Partnerem odcinka jest RR Moto, czyli największy sklep motocyklowy posiadający w swojej ofercie odzież i akcesoria dla motocyklisty. Największy wybór w jednym miejscu, fachowa obsługa i pomoc. Polecam serdecznie. No, widziałeś ostrzeżenie dla motocyklistów tu było? Widziałem, a naszych motocyklistów już nie ma, patrz. No nie, oni już są z przodu. Ale to jeszcze nie jest to. No ja wiem, dopiero się rozgrzewają. Tak. Ciekawe, czy ktoś dzisiaj wykupi. Oby nie my. Oby nie my, tak. Ja nie chcę rozjechać motocykla, bo na ten... za miesiąc czy półtora jedziemy na tę Chorwację. No, to by było słabo, jakbyś rozjechał. No, musiałbym kupić drugi. Pełno właśnie znaków o motocyklista. Ale zajebiste wyjściuwa, nie? No, super! Mega! No, już czuć chłodno, nie? Już zimniej jest dużo. No, zdecydowanie, też trochę wyżej na pewno. Tak. Ale to dobrze. Czy nie pozagrzewamy jakoś bardzo? Ja pierdolę! Fajne wikielki, nie? O, ostry zakręt! Wszyscy na kolanko. O kurde, spowolnił mnie. No właśnie, to też jest tak, że jak za ciasno, to potem różnie wchodzi, a jak ktoś się troszeczkę tylko przyblokuje, to potem taka niepewność, nie? Bo jak idziesz swoim lotem, swoją torem, tak jak zaplanowałeś, to luz, a potem jak jest niespodzianka, to tak o. Co to za awaryjne u ciebie? ABS mocne, odpalił? Mocne hamowanie, to się takie... No, awaryjne się po prostu zaświecą, nie? A to nie, że ABS się włączy, tylko po prostu jak mocno na hamulec bardzo nacisnę. A w sumie spoko ostrzegasz z tyłu, że tak, hamuje. Tak, 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 w samochodach, nie? O, no, Kamil się do nas dołączył. Jakieś torowanie w tym roku? No, fajnie by było jechać gdzieś. No my mamy, Dominika mi kupiła na urodziny w zeszłym roku jeszcze voucher, nie, na święta, przepraszam, voucher na torowanie, pierwszy krok torowania, no. Taki voucher jakiś tam, wiesz, w Krakowie. Aha. Więc my się wybieramy, a wiesz, oprócz tego sobie chcemy jakiś tam dokupić coś tam, wiesz, więcej, no i sobie pośmigać coś, wiesz. Fajnie. Pouczyć się tego składania na kolano lepiej, nie? No. Ale tu zimno jest, ja pierdolę. No, ale tu pizga, o patrz. No i tam kostucha wchodzą. No. Ja pierdolę, ale serio, różnica jak chuj, nie? No. Ale to ciekawe, jaki to największy punkt tutaj jest. Ja nie wziąłem zegarka, bo w zegarku mam wysokościomierz barometryczny, ale nie wziąłem do niego. Chłopaki też patrz bez pierdolenia się lecą. Ja to pierdolę, chyba nie jadę za bardzo. Daj halo, czy tam coś jedzie. No na razie nie widzę. Nie? No, czysto? Citroen mnie trochę przyblokował. Ale patrz, bardzo... Nikogo praktycznie nie ma. Patrz, jakie tu winkle, kurwa, są. O, a teraz z górki jest. No. Z górki chyba gorzej trochę, nie? No lepiej chyba pod górkę. Ale mało osób tu jest dzisiaj. Bo zimno. I nie ma policji. Na razie, oby tak się skończyło bez nadarzu. No hamuje się trudniej, nie? Łatwiej jest jechać pod górę. No bo motocykl sam zwalnia, nie? Tak. A tutaj jednak grawitacja trochę nas ciągnie do tego dołu. Patrz, jakie ładne ślady po oponach. No. A z jakiego biegu się podnosisz teraz? Do jakiego biegu redukujesz? Z drugiego albo trzeciego. O, ja z czwórki, to dlatego mi tak odchodzisz. Muszę bardziej doredukować. Bo tu do dwójki redukuję. Patrz, spowalnia ta Ducati. I
widzę, no ja sobie od ciebie zostawiam dystans, żeby... No właśnie, dobry pomysł. Fajnie no. się bawić, nie? No bo jak ktoś ci mocno zostałem, to przeszkadza bardzo. Tak, ja ostatnio jechałem właśnie na tych winklach, to mówię, to ja wolę odpuścić trochę, a w sam winkiel, żeby wiesz, wejść z frajdą większą, nie? Niż się wkurzać, że ktoś mi dohamowuje mocno. Kurwa, zaskoczyłeś mnie teraz. A widziałeś? Czujnym trzeba być, tu uważaj, dziura. Nie no, ty zacząłeś hamować, ja po prostu później hamowałem. No. Ale tutaj też bym ziomka na zakręcie mógł poić. No. Na tamtym większym łuku mi koło przednie trochę schodziło, to tak teraz odpuściłem bardziej. O, a ja też nie mam jakichś zajebistych opon, bo ja mam... Kurwa, widziałem to. Ja myślałem, że ty w barierki przytupił. To tak wyglądało, no. Ja je. Kolejny dobry filmik na Krzychu TV. Ale zniosło cię na barierki, nie? No, bo butem się odbiłem od łuku po wewnętrznej stronie. Wyżej palce trzeba podciągnąć. No musisz palce na podnóżkach mieć. No, kurwa, duże łuki teraz. A z reguły jak ktoś przed tobą leży... Auto, uważaj. Auta w sumie. Jak ktoś przed tobą się położy, to ty za nim też się położysz. W sensie jak się wyje... Tak, na zakręcie. To później idzie jak domino. Jedziesz pierwszy? A jedź pierwszy jak chcesz. Nie obaj dohamowujemy, ja pie... Ale tym butem to kurwa się nie spodziewałem, że aż tak przyłożę. Ja pierdolę, ale... Dobry lot. Ja jeszcze mam ten, sprzęgło antyhoppingowe. Ja nawet ABS-u nie mam, człowieku. ABS podobno jest dla lamusów, słyszałem, nie? I mówię, dobra, to ja bez niczego chcę takiego kozaka, tylko dla koksu. I kurwa, mi w ogóle jeździć nie umie, ale zapierdolę. Nie no, śmieszkuję sobie. Ale możemy by tu stać, to jest przystanek. No przecież my na autobus czekamy. Zdjęcie na Krzychu TV będzie jak chuj. No wiuśkie buciki. Z reklamacji przyjechały. Jak tam, zagrzała się oponka trochę? O, nawet trochę szerzej się starła. A tak nie tylko autostradowe przejazdy jakieś. Twoja jest cieplejsza, chyba. Moja? No. Ale ja ważę 20 kg więcej. Więcej tarcia, nie? No. Jak tam, Kamilu? Kamil mówi, że boi się na tą stronę składać, bo tumikiem przytrze. Tak? O, faktycznie. Ale daj nogę tu. Buta musisz mieć tak. O, tu palce musisz mieć. Jak jedziesz w zakręcie. Właśnie, no właśnie buta nie możesz trzymać tak. Nie możesz nogą, stopą... Jak idziesz zakręty, to idziecie bardziej w tą stronę, nie? No. Ale noga, o, noga tak. Kamera nagrywa? Nagrywa. Także lecimy teraz do góry. Battery high. Phone connected. Halo, halo? Mateusz, włącz interkoma. Włączyłeś interkom? Nie słyszę cię. Mesh intercom on. O! Open mesh. Ja nie... Channel no to kurwa! Ja nie włączyłem. Ja pierdolę, ja wyłączam i włączam tego mesha, ale to ty kurwa leci. Sorry. Mam zamkniętą tą torbę, mam, nie? Chyba tak. Dobra, niech zrobimy sobie taki odstęp trochę między nami. No, żeby było bezpiecznie i no. Żebyś ty się nie wkurzał i ja też, tak. Żeby nie czuł oddechu na grzbiecie.
Ale zajebista miejscówka, pogoda, sztosik. Zajebiście. Nie żałuję, że nie jestem na zlocie. To ja też nie, ani trochę. Jakiś dziadek jechał. Machnąłem mu, on też machnął. No, tam jeszcze parę centów do slajdera brakuje. Kurwa, mi tak właśnie niewiele brakuje do tego kolana. Ja patrzę w lusterko, czasem trochę widzę. Ja sobie kupię kamerę, będę ją na tył ustawiał, to będziesz potem widział, ile ci brakuje. No. Ja się trochę cykam składać, że tu wiesz, ja nawet slajderów nie mam. Ja bym mógł jeszcze mocniej, ale ja się też kurwa cykam. Ale ty w chuj dłużej jeździsz niż ja, nie? A ja myślę, że na tor trzeba jechać. Trzeba, trzeba. Tak jak Eryk ostatnio z Kubą, nie? Na torze byli. No byli, byli. Kuba ostro toruje. O, tak dosyć. To też stresik, bo nie wiadomo, czy on będzie ten. Na pewno jechał swoim pasem w pełni, nie? Widziałeś to? Przytarło się! Yeah! Kurwa! Nieźle! Nieźle, nieźle. Krzychu, ty winy jest już bambikiem. No, troszkę. A oni cię jeszcze nagrywali tutaj. No. No dobra, to już się kończy, także możemy tam zawrócić w sumie do nich. No na pewno tak, tam też policja. Nie wiem, czy tu, nie wiem, czy tu psia nie ma. No, zwolni trochę. Nie ma chyba. Nie, nie ma. A to co tu zawrócimy na spokojnie, nie? No, ja tu tylko zawracam. Z górki jest inaczej, no. Z górki jest gorzej, moim zdaniem. No na pewno trochę. Tylko ty musisz stabilnie cepa. Tak? Kurwa, tak szarpiesz tym motorem. Tutaj, to ja już myślałem, że będziesz leżał, kurwa, przez chwilę. Serio. No ani w ogóle nie poczułem, żeby mi... Żeby mi coś... Potem ci wyślę. No, musisz tak bardziej stabilnie z gazem, bo kurwa... I wiem, bo gazem zacząłem operować. On ci rzuca przód tył i to od razu momentami, jak tylko odpuszczę gaz, to motor się prostuje. Ty dodajesz, on się składa, co nie? No. I jakbyśmy tak parę razy zrobili, to tak ojechałeś. No bo ja to jakby... Tam, gdzieś robi takim szpiciem, nie jest tam ty kurwa, co nie? Troszkę bardziej stabilnie, bo kurwa, ja już to widziałem, co nie? O. Ale przytarłem. To co? A tu nie, na tą nogę. 98 chyba. No chyba tak. No i dobra. Halo, halo. Halo, halo. Jedziemy? A, jestem. Ja jestem. Phone connected. Czyli mówisz, że do góry ci idzie lepiej? W porządku, tylko się mało na motorze ruszasz. Mało się rusza? Aha. Ty tylko robisz takie ruchy, tak pyk, ja też mam takie coś, że z góry
górki jest tak trochę gorzej, nie? To zapraszam pod górkę. No właśnie. Lepiej się w ogóle czuję, nie? Jadąc pod... Dupę w końcu zacząłeś ruszać pod górkę. Jakby zupełnie inne odczucie, jadąc z górki i pod górkę, nie? Hmm. Bardziej takiego mocykora zjeżdżając. To jest na przyzwyczajenie wszystko. Ale nie no, pod górkę ci dużo lepiej idzie. I jakbyś tak minimalnie się przełamiesz, to praktycznie większość zakrętów na kolanie. Coś było, i prawe, i lewe, co nie? Aż zajęcia. Wszyscy tutaj wsiadamy, już zjeżdżamy i jedziemy, czy wjeżdżamy chyba, też? Chyba tak. Czeka, ja sobie nawi ustawię, żeby widzieć, gdzie my jesteśmy w ogóle. Wbiję sobie, powiedzmy, Głuchołazy, no. Jestem za tobą. Dobra. Może fajnie. Można podrywać trochę chłopaków, którzy lepiej jeżdżą. Kiedy hamują, kiedy puszczają, jak się wychylają mocno. Słoko. Zawsze to wiesz, warto się gdzieś tam uczyć i rozwijać, nie? No, ale on na tej dziesiątce to jeździ zajebiście i to widać. No, no wiesz, no ten tutaj na tej zecie też patrz jak leci. Ten na zecie też, no. Ostatni zakręt, w prawo już tutaj pan. Ostatni? No. To chyba parking pierwszy. O kurwa, znowu udam przytadę. Butem przytarłem. No palce na... No wiem, staram się stary. Ale... Ja wiem, ja o tym też zapominam i je daję trochę dalej. No ale wiesz no. Trening czyni mistrza. No dokładnie. No i właśnie wiesz, ja się też tak trochę składam, no. Ale ja się trochę cykam dotknąć kolanem, nie? No tak. W sensie mam ochraniacz na kolanie, ale wiesz, no tylko z przodu. No a wiesz, a też nie wiem, czy bokiem kolana nie przytrę tam, gdzie ochraniacz akurat nie będzie. No może tak być. Rower. Ciężarówka na zakręcie. No widzę. Znaczy no, cisterna. No, duże auto, no jak to, może ciężarówka. Bo tu szedłem w zakręt wcześniej i tu stało auto na tej wysepce i ja mówię, ja kurwa psy!
I spanikowałem troszeczkę i za linię wyjechałem. Mówię, ja mi dobrze, na tym pewnie. Puściłem jeszcze jednego ziomka, bo szybki jest. Dobra. Nie lubię, jak ktoś mocno mi blisko na plecach siedzi. Stresuje mnie to trochę. Ale co? Coś mi palcem kiwa. Ja go wyprzedziłem chyba. Aha, no tak, bo to jest ten na zetce. No, no na pewno go wyprzedziłeś. On jechał przed tobą. Teraz będziemy zjeżdżać już na bazę. Chyba tak. Trzyma się tablica, nie martw się. A nie, na oponę patrzyłem. No, to zamknięta, ale na co? To jedziemy? Jedziemy? Jeszcze brakuje dziewczyn. Aha. No tak. No tak. Ja gaszę, bo to może chwilę potrwać. I co, jak wjedziemy do Polski, to gdzieś się zatrzymujemy na jakąś michę? No, coś bym proponował, tylko co? Ja nie chcę kurwa McDonald'u. Może być KFC. Coś... Kurwa, z papucia nalać. O, jedzie jedna gwiazda. O, jadą dziewczyny. Pierwsza. No i druga jedzie, dobra, chyba są. Ale miejscuwa dobra, to jest. No, super. Też fajnie, że psów nie było, pogoda dopisała. No to właśnie dziwne, że policji nie było. Mega dziwne. Za każdym razem jak tu przyjeżdżałem, zawsze byli. Zawsze. Ale ogólnie też mało motocykli, bo zazwyczaj tu jeździ więcej. No, głównie my. Nie no, dużo tu zawsze motocykli było. No wiem, ale się śmieję, że dzisiaj głównie my. No dzisiaj głównie my. Ale powiem ci, na takiej drodze człowiek sobie zdaje sprawę. O, na takiej drodze człowiek sobie zdaje sprawę, że jak mało liczy się jakby moc motocykla, a jak wiele tutaj odgrywają takie umiejętności, nie? No jasne. Co z tego, że masz litra, 200 koni, jak kurwa boisz się w zakręt wyjeść? No właśnie, to jest to. Dlatego też mówię, ja chcę potorować w tym roku trochę, żeby podszlifować taki warsztat. No, byłoby super. I w sumie fajnie też, żeby było ekipką pojechać, można zrobić odcinek dzień na torze, nie? No, wiadomo, jak... że nie wszyscy będą latać, nie wiadomo jak, ale to właśnie jest spoko, że nie pokazujesz profesjonalistów, tylko... Bo się uczysz. No, tylko wiesz, ludzie będą wiedzieć, że, no, że spoko, że można pojechać na tor, się pouczyć. Dokładnie. Też fajny odcinek można zrobić. Też są takie wydarzenia na torach z instruktorem, nie? Że on po prostu ci... Mamy tam jakieś Polaki. O, no. Polaki, siemano! Słyszałeś? No. On powiedział Polaki coś tam? Tak. Tylko tyle usłyszałem. No i co ja to mówiłem? A, o tym, że można sobie jazdę z instruktorem wziąć, albo nie wiem na jakiej zasadzie się to w ogóle odbywa. On cię chyba uczy pozycji, co robisz źle, co robisz dobrze. No tak, jedzie za tobą i ci mówi, że bardziej się składaj, mniej się składaj. No, no. Szybciej hamuj, później hamuj. Patrz tutaj. No zajebiście, ty masz kamerę włączoną? Tak, tak. O, to na pewno aż tego nie odda, ale... No nie oddaję, ale jest pięknie, trzeba uwierzyć na słowo. Ale teraz po tych zakrętach to jakby zupełnie inne te zakręty się wydają teraz na drodze, nie? No. Takie, o, spoko. No tylko, że też trzeba uważać na drodze, wiadomo. Trzeba. Ale od takiego jeżdżenia po takich winkach to potem w ogóle stresu już takiego nie ma, jak się zakręt. No, no. Ale patrz, u nas na żłobnicy też jeździli po takich zakrętach. Policja przyjeżdżała, co chwilę coś było. W końcu zrobili tak, że jest znak zakaz wjazdu dla motocyklistów i chuj, i się skończyła jazda. A patrz, tu czegoś takiego nie zrobią, nie? Postawili znaki, że jeżdżą tu motocykliści i... Uwaga. Że uwaga motocykliści, nie? A nie, że... Uwaga na motocyklistów. A u nas zaraz zakaz wpierdol. A że jakby trochę zjechał, nie? Ty... Kurwa, myślałem, że policja za nami. Nie, to się omechał. Tak się wjebać, kurwa! No, nie polecam. Nie będę próbował. Jeszcze a propos tej, bo gadałeś wcześniej o infrastrukturze. No, trochę inaczej. Coś w tym jest, no, bo jest tak inaczej. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, co takiego jest innego, ale... Taki,
inny trend w budownictwie, no, widać. No. Niby to nie bardzo różnica, no bo to też kilkadziesiąt kilometrów od Polski, nie? Ale wiesz, ale czuć, że tak trochę taką egzotykę, nie? Tak śmieje się, wiadomo, ale no delikatnie inaczej tu wygląda, nie? No tak, nawet, tak. Nawet niż tutaj po drugiej stronie granicy, takie, wiesz, przygraniczne miejscowości. Jak się tak przypatrzysz i zechcesz szukać różnic, to znajdziesz na pewno. Wiadomo, są podobieństwa, bo to wiesz, to nie jest, że to jest inny kontynent, tylko inne państwo, parę kilometrów różnicy, ale tak. Widać takie delikatne. To mi bardzo żałuje, że dzisiaj z nami nie może jeść. O, pisała mi, że tak szkoda. I no, szkoda, radę. Szkoda. No. Następnym razem się uda. A fajnie się Myjnia nazywa. Jak? Ruchnicki Rucni Myti. No, reszta Myjnia, nie? A po co żeśmy tu przyjechali zatankować? Oni pewnie już są puści, ci co zapierali najwięcej, nie? Może tak wyjść, moi zdaniem, nie? Entek. Aha, kurde! Ja pierdolę! To się tak... Żłopił, jak pojechał, nie? Tego się nie spodziewałem. No ale wiesz, myśmy sobie siedzieli, oni tam kręcili. No, no i oni też wysoko obroty, nie? No i dobra, to... no ale to mimo wszystko. No i to litr. W szoku jestem. No to... Bardzo mu tego paliwa w dupo. Myśmy chwilę siedzieli, nie? Tak jak gadam, nie? No poza tym oni kręcili cały czas. No. Wysoko w chuj. No to tak samo dzisiaj, ja teraz jeżdżę, też trochę odkręcaliśmy, ale tak w miarę luźno, bo wiesz, odpuszczaliśmy manetkę, a jak przecież przyjechałem tutaj na odbuchów, cały czas odkręcaną manetkę, to też mi żłopał stary, no. 160 km zbiernych, nie? A tu patrz, tu gorąco, nie? Tu gorąco, no. A tam było chud. Na górze było lepiej. Ale jak się jedzie, to nie ma źle. I oryginalne klamki mi się nie podobają. Dziadowskie. No, mogłyby być trochę takie... Ładniejsze. Mniejsze może. Takie bardziej ścięte trochę tu. Taki mototyk cały wygląda tak super fajnie, nowocześnie, a klamy takie sprzed 20 lat. Nie zmieniły się. Co kurwa ci cały czas? Śnieg? Nie no. Drzew ten. No. Ej, ale powiem ci, bardzo szybko się zrobiło zielono, nie? Wszystko zakwitło bardzo szybko, w bardzo szybkim tempie. I rzepak, kurwa, już jest. Było zimno, 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 a potem lato, nie? No, a w przyszłym tygodniu ma być znowu zimno mega. Oby nie przymrozki, bo po rzepach nie no, właśnie. Ja mam stąd 36 km stary na odmuchu. No ja mam głuchołazy wbite. 22. Ja sobie wbiłem tako tylko. 3 km do 10 tysięcy. Ja mam 48,5. Jedziemy, czy co my robimy? Widzisz, duży motocykl jest fajny, ładny, zrywny, ale kurwa, trzeba tankować. No, mi wzięło, ja wiem, że jeździłem mniej tam do góry, stałem długo, ale mi motor wziął jedną kreskę paliwa, kurwa. A jest ich 6. No nie no, to ja wyjeździłem 4, ale ja tankowałem w Odbuchowie, a nie w Głuchołazach. No ja w Głuchołazach. Miałem 40 km dojazdu, no i coś tam przejechałem 2 razy więcej od ciebie. Też mam ciut większy motocykl od ciebie, nie? Więc no. Pewnie z pół litra mniej więcej palę i ważę stary ze 20 km przynajmniej, jak nie 30. Ważysz więcej jak ja? No stary, ile ważysz? 93. A ja 115. Aha, no dobra. Okej, okay, nie było tematu. No więc wiesz, to też jest to, że jednak ciężej, nie? Zawsze znowu jakieś tam setka więcej, czy dwie paliwa. Tak jak ta koleżanka mówiła, bo mój motocykl 230 kg, nie? No ale ona waży 50 pewnie. No tak, mój 213 czy tam ileś, ale ja ważę 115, nie? No, właśnie. No więc cały zestaw dużo więcej, nie? U mnie. O, 9999 przebieg. Historyczny moment. Przebijamy dychę. W końcu będzie 5 cyfr. Już będzie stary motocykl. Trzeba cofnąć przebieg. Mirek sprzedawca poleca. Przebieg do dogadania. O, mamy 10. I mamy flagę czeską. Fajnie. A my teraz jedziemy tak jakby od innej strony. No tak, żeby też jeszcze fajną dróżką pojechać. No, rozumiem.
Też patrz, ładnie jest w lesie, nie? Ładnie, ładnie. Kurde, ile drzew wyciętych było. No bobry. Bobry, hopie, bobry, chodzą ci. Kurde, ale tu naprawdę, ej. Ale patrz, jaka stromo tutaj, nie? Skarpa jak. A tu wąsko jest, nie? No, jakby tak naprzeciwka coś jechało. No. Nie no, fajną traska też. Malownicza. Jakieś Bieszczady kiedyś trzeba zrobić. Bieszczady? Właśnie, na motocyklu nie byłem. Byłem raz samochodem. Ej, mistrza Misuwa, tam też winkle. Byłem w Solinie. W izdebkach te, przecież tam co mistrzostwa driftu robią te zakręty w izdebkach. No, w Solinie byłem bardzo ładnie, bardzo mi się podobało. Pojechać na parę i zjechać trochę piesy. Byłoby spoko. No, z panu Cylegi chociaż. Pewnie, że tak.